Nie jest Amerykaninem i nie można mu ufać. Senator natychmiast mu przerwał i powiedział: ja się z nim w wielu sprawach nie zgadzam. To mój rywal, ale jest takim samym obywatelem USA jak ty i ja. To porządny człowiek. Dlaczego u nas prezes PiS uznaje za stosowne mówić o liderze PO, że to wróg narodu? Katarzyna Kolenda-Zaleska. Z miłości do Polski Jarosław Kaczyński nie tylko zaatakował największego politycznego rywala, oskarżył go o sianie nienawiści i chęć wywołania wojny domowej. Donald Tusk, prawdziwy wróg naszego narodu. Wróg naszego narodu. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Te słowa. Lidera rządzącej partii i wicepremiera rządu, osobę wpływową, będącą dla wielu Polaków autorytetem. I to on nazwał rywalizującego z nim polityka wrogiem narodu. Jarosław Kaczyński nie ma prawa mienić się kimś, kto będzie określał, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest i kto jest patriotą, a kto nim nie jest. Nikt mu w wolnych, demokratycznych wyborach takich uprawnień nie da. W komunizmie o wrogach partii mówiono wróg ludu i wykluczano ze wspólnoty, a nawet wyrzucano z Polski. Na Białoruś też. Tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy. Teraz w wolnej Polsce zmieniło się słowo na wroga narodu. Reszta została taka sama, mówi autor książek o nadużyciach władzy w PRL-u. Bierut potrafił pozbawiać obywatelstwa. Gomułka ludzi wyrzucał z Polski. Jaruzelski skończył na tym, że też odbierał prawo do bycia Polakiem Michnikowi, Kuroniowi, Wałęsie i całej opozycji. I myślę, że to był taki ostatni sygnał, a potem się komunizm rozwijał. Czy wypowiedź lidera PiSu można uznać za zaostrzenie i tak ostrego już języka politycznej debaty? Czy jednak to inny kaliber? Konsekwencją takiego wykluczania z debaty, jak i konsekwencją różnych dehumanizujących strategii językowych jest to, że jeżeli się kończy język, no to zaczyna się przemoc, a w każdym razie przyzwolenie na przemoc. Platforma zapowiada, że oskarżeń pod adresem swojego przewodniczącego nie zamierza lekceważyć. To jest oczywiście przemocowe zachowanie, bo ono wprost usprawiedliwia nienawiść i usprawiedliwia nawet działania, które mogą dotyczyć bezpieczeństwa osoby, o której mowa. Donald Tusk ma ochronę, a politycy Platformy mówią, że teraz przyzwolenie na ataki na niego przyszło z samej góry. Kierujemy też dzisiaj wniosek do Komisji Etyki w Sejmie po to, żeby Komisja Etyki ukarała Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS mówią, że Kaczyński nie powiedział nic, czego wcześniej nie mówiła Platforma. Słowa, które zbulwersowały Polaków, a dotyczyły one, odnosiły się do członków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś kpi właśnie, jak powiedziałem, z polskiego rolnika. I na pewno na to ja nie będę pozwalał. Przykładów konkretnych wypowiedzi nie ma, a opozycja nie ma wątpliwości, że emocjonalne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajcie o tym ryżym. Pamiętajcie. Bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski. Wynikają z frustracji przed wyborami. To też dowód, że po prostu się boi. To jest odruch paniki. Sprawy wymykają mu się z rąk. Spojrzał również na słupki sondażowe, które nie pozwalają mu przebić tego określonego sufitu. PiS-owi po prostu nie idzie. Nazwanie lidera opozycji zdrajcą dotyczy nie tylko samego Tuska. Jest uderzeniem nie tylko w niego, ale we wszystkie osoby, które go popierają. To jest 30% obywateli. Oficjalna kampania jeszcze się nawet nie zaczęła. Prezydent musi ogłosić termin wyborów do połowy sierpnia. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Fakty. To największe.